Gościem Radia Katowice jest doktor Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze, w ten, jak już to powiedziałem trochę wcześniej, szczęsno-szczęśliwy nasz dzisiejszy poranek. Oglądam. <grych> tak, do końca. Wynik? Oczywiście satysfakcjonujący. To pozostawiamy mecz i chcę zapytać o przygotowania do Wielkanocy. Wszystko już gotowe? Mieszkanie posprzątane, zakupy zrobione? <grym> Przykro mi tutaj, ale absolutnie mi się to jeszcze nie udało i pewno jeszcze do samej ostatniej chwili będę się starał gdzieś zdążyć, aczkolwiek ja patrzę na te święta w kategoriach czasu jakościowego. To znaczy się dla mnie jest ważne to, żeby mieć chwilę złapać oddechu, odpocząć, a to, że jakieś okno będzie niedomyte czy nie w ogóle Myślę, że to nie jest największy problem. Tak, tak, przeżyję jakoś. Panie doktorze, o zakupach sobie teraz porozmawiamy. Czy te świąteczne mocno odczujemy w portfelach? Według sondażu UC Research i grupy Oferista konsumenci wydadzą na świąteczne zakupy żywnościowe najczęściej 200-300 złotych na osobę. Analitycy zauważyli, że w tym roku odsetek konsumentów, którzy będą skłonni wydać taką kwotę wzrósł o kilka procent. Czy to oznacza, że wciąż chcemy oszczędzać i na nasze zachowania nie wpłynął spadek inflacji? Jeśli popatrzymy nad tą, tą zmienną, której pan redaktor użył, czyli spadek inflacji, a właściwie spadek dynamiki inflacji, to ona nam towarzyszy tak praktycznie ostatnie dopiero trzy miesiące, jeśli chcemy tak być bardzo precyzyjni. Natomiast jeśli chodzi o te nasze zachowania okołoświąteczne, to najczęściej jest tak, że utrzymujemy pewien standard. Ekonomiści używają takiego określenia stopa w drzwi, czyli bez względu na to, co byśmy nie robili, Staramy się nawet czasami odrobinę zadłużając, czy, czy, czy biorąc z przyszłych dochodów, utrzymać ten poziom świąt na takim poziomie, jaki był dla nas znany, z jakim święta się kojarzyły, w związku z czym będziemy w ten sposób realizować również i te święta. Czy one będą dużo droższe, czy one będą dużo się różniły od tych poprzednich? Ta naprawdę taka dramatyczna zmiana, która miała miejsce w poprzednie święta, gdzie zauważyliśmy różnice rzędu kilkanaście, kilkadziesiąt procent w przypadku niektórych produktów żywnościowych. Tak, w przypadku tych świąt ona nie będzie już aż taka dramatyczna. Rzeczywiście są grupy produktowe, które mogą delikatnie przekroczyć te 10, 11, 12 procent, jeśli chodzi o zmiany rok do roku, ale to są niewielkie różnice w stosunku do tego, co było jeszcze rok temu, gdy porównywaliśmy się znowu rok do roku. Więc one będą ciut droższe, te święta, bo będą, bo przecież proces inflacyjny cały czas jest w okolicach 3%, on cały czas funkcjonuje. Natomiast wydaje się, że one nie będzie w takiego odczucia w nas, że one były dramatycznie droższe niż te rok temu. Wydaje mi się, że te rok temu były dużo bardziej dramatycznie odczuwaliśmy tę różnicę. Panie doktorze, w tym roku święta wielkanocne wypadają na przełomie dwóch miesięcy, marca i kwietnia. W sobotę zrobimy jeszcze zakupy z zerową stawką VAT na podstawowe produkty żywnościowe, spożywcze, ale we wtorek, idąc chociażby do piekarni, ceny będą już wyższe. Wraca bowiem pięcioprocentowa stawka podatku VAT. To nie wydaje się wiele, ale kiedy zliczymy te wszystkie nasze miesięczne Wydatki, to uzbiera się już spora suma. Pan redaktor powiedział, że to wydaje się niewiele, no ale pytanie o perspektywę. No bo jeżeli rzeczywiście dokonujemy tych miesięcznych wydatków my, jako konsument, no to ta żywność może, ta, ta, ta różnica to może być rzędu no, rzeczywiście kilkanaście złotych w skali miesiąca. Ale kilkanaście złotych w skali miesiąca dla nas w naszym portfelu, dla części osób to będzie ważyło. Nie, nie, nie oszukujmy się, mamy część osób, dla których każda złotówka jest ważna, ale dla części osób nie zauważą nawet tego. W portfelu. Natomiast kto zauważy? Zauważy budżet państwa. No właśnie, eksperci szacują, że to nawet 13 miliardów złotych rocznie. No, nie wiem, czy aż 13, to jest kwestia tego, czy rzeczywiście ta konsumpcja przyspieszy do tego stopnia, ale ja bym raczej szedł w takie szacunki, które mówią, że to jest około 2,7, 2,8 miliarda kwartalnie, tak? Czyli... Jeżeli ten do końca marca mamy stawkę zerową VAT-u, no to to oznacza pewien ubytek w skali budżetu tej wielkości, 2,7-28 miliarda złotych. No łatwo przemnożyć, razy 4 daje nam to pewną kwotę. Także to jest pewien punkt odniesienia. W perspektywie budżetu, który ma największą, przepraszam za kolokwializm, dziurę budżetową od czasów, kiedy właściwie ten budżet traktujemy poważnie w kategoriach liczb, które są podawane. A jak no tutaj to jest teraz ta dziura budżetowa? No Ponad 186 miliardów miliardów. To naprawdę jest spora kwota, którą mamy. To jest plan, tak? Pamiętajmy, że to dopiero pierwszy kwartał. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Natomiast to jest, to jest pewna kwota, to jest pewien punkt odniesienia, który jest dla nas bardzo duży. Myśmy takiej dziury budżetowej nigdy nie mieli. Tam w tle są różne rodzaje wskaźników, które z pewnym no, niepokojem ekonomiści patrzą, dotyczące tego, ile ten dług wynosi w stosunku do naszego PKB. Także tam jest pewne kwestie ekonomiczne, które są ważne, które są istotne, które są niebezpieczne z perspektywy ekonomistów, którzy to obserwują. Ale wracając, dla budżetu to jest pewien zastrzyk gotówki to jest pewien zastrzyk finansowy, który budżet chętnie chciałby mieć w swoich zasobach po tej stronie możliwości wydatkowania. I to jest pewien argument również przemawiający za tym, aby wrócić do VAT-u, ale żebyśmy mieli jasność. Chwila, w której wprowadzany był zerowy VAT, było jasno powiedziane. Jest to rozwiązanie czasowe. To jest taki rodzaj. Tak, jakbyśmy wprowadzili, tak jak nam czasami coś dokucza, mamy jakieś przeziębienie, chorobę, to najczęściej jest tak, że bierzemy. taki raźnie. Tak, taki lek bierzemy, który obniży nam gorączkę na chwilę, natomiast wiemy, że on nas nie wyleczy. On nam tylko delikatnie zbije temperaturę. I taki był cel I tego tak, działania. To dokładnie było te 5%, jeśli chodzi o VAT, mniej, żeby nam trochę mniej głowa bolała. Zmieniamy temat w naszej rozmowie. W Sejmie jest już wstępny wniosek w sprawie postawienia przed trybunałem stanu Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adama Grapińskiego. Pod wnioskiem podpisało się 191 parlamentarzystów. Posłowie stawiają 8 zarzutów wobec szefa NBP. Chodzi m.in. o złamanie konstytucji i ustawy o NBP. Po pojawieniu się wczoraj informacji o złożeniu tego wniosku, to było w okolicy południa, śledziłem kursy walut i polska waluta osłabiła się do euro i dolara, ale wzmocniła z kolei do franka szwajcarskiego. Czy to wszystko, co może się wydarzyć w trakcie procedowania wniosku posłów koalicji rządzącej, czy jeszcze jakieś efekty takich decyzji mogą być. Ale warto dodać, że ten ruch na tych odniesieniach do innych walut był praktycznie minimalny. Tak, prawda? To było wręcz niezauważalne. Są dwie kwestie. To znaczy, się rzeczywiście najczęściej jest tak, że pewną wiarygodność państwa postrzegamy przez dwa jego elementy związane z finansami. Jeden to jest jego waluta. My mamy ciągle własną złotówkę, w związku z czym to jest dla nas dość istotne. No i tutaj jakiegoś swoistego ruchu nie było. Wręcz przeciwnie, rynek postrzegał tą decyzję w niektórych aspektach, nie powiem, że pozytywnie, ale w ogóle nie był zaskoczony, reagował neutralnie, tak bym to określił. Poza tym ja bym wziął jeszcze coś, troszkę szerszą perspektywę. No bo popatrzmy, od momentu, kiedy mamy mniej więcej po wyborach październikowych złotówka, Dość istotnie się wzmocniła, i jakby zaskoczeniem nie powinno być to, że te osoby, które dzisiaj zarządzają państwem, no przecież już od początku mówiły, że zamierzają postawić prezesa Glapińskiego w takiej sytuacji, dzisiaj to realizują. W związku z czym tu nie ma elementu zaskoczenia. Jeżeli rynek miał coś zdyskontować, to on to już zrobił wcześniej. Rzeczywiście był delikatny ruch, bo to druga część, czyli rentowności i obligacji państwa. I tu był delikatny ruch dwa dni temu, można było zauważyć, ale znowu to są, powiedziałbym, rzeczy stosunkowo bardzo niewielkie, wręcz neutralne. I to wygląda tak, że rynek jakby już dawno przyjął, że coś takiego będzie miało miejsce. Kiedy Adam Klapiński stanie przed Trybunałem Stanu, jak wtedy może zareagować rynek? Ja myślę, że rynek będzie do tego się dobrze przygotowywał przez kilka miesięcy, bo przecież ten proces, ja nie jestem prawnikiem, ale ten proces, ta procedura przechodzenia, tam jest komisja, tam są zgody, tam jest postawienie potem przed głosowanie całego parlamentu. to Tych procesów jest multum. Ja bym chciał, że jeżeli ja powiem tak, jeśli silnik gospodarczy, kwestie inwestycji, kwestie konsumpcji i dodatkowo eksport netto będą działały ok, to ta decyzja związana z panem prezesem Glapińskim, nawet jeśli gdzieś tam jednorazowo będziemy widzieć jakieś takie odchylenia, to prawdopodobnie nie wpłynie jakoś tak, żebyśmy to, się mieli tym jakoś ekscytować na tą wartość naszego czy złotówki, czy obligacji, jeśli popatrzymy na ich rentowność. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił wczoraj, że rozpoczyna się analizowanie wniosku i to potrwa nawet dwa tygodnie o efektach. Będziemy informować na antenie Radia Katowice. Moim i państwa gościem był dziś doktor Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu. Ekonomicznego w Katowicach. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję, kłaniam się.